żywnościowej, podczas którego rozmawiamy o tym, w jaki sposób jakimi środkami wpłynąć na politykę rolną, w jaki sposób zmienić podejście do żywności, podejście do produkcji żywności, w jaki sposób zwiększyć świadomość na temat jedzenia i tego, kto je produkuje, w jaki sposób, na jakich warunkach, kto pośredniczy w tej wymianie. Suwerenność żywnościowa to jest prawo obywateli, zarówno producentów żywności, jak i konsumentów, czyli tak naprawdę wszystkich obywateli, prawo decydowania o tak podstawowej rzeczy jak żywność, żywienie, prawo współdecydowania o tym, którego w tej chwili nie mamy praktycznie w ogóle. Myślę, że funkcjonują pewne wyobrażenia na ten temat. Dużo się mówi ostatnio o ekologicznej żywności. W ciągu ostatnich 10 lat bardzo się zmieniła świadomość o istnieniu czegoś takiego jak kooperatywy spożywcze. Większość osób, z którymi rozmawiam, przynajmniej w Warszawie, słyszała o czym, że istnieje coś takiego jak kooperatywa spożywcza. Kiedyś ta liczba była bliska zeru. Natomiast świadomość tego, w jaki sposób rzeczywiście to jedzenie jest produkowane, jest bardzo niska albo opiera się na bardzo powierzchownych wyobrażeniach. Jedyni Polska to jest mała, nieformalna grupa działaczek i działaczy społecznych, którzy próbują wprowadzić termin suwerenności żywnościowej, tą koncepcję do przestrzeni publicznej i rozpocząć debatę o tym właśnie, co jemy, skąd to jedzenie się bierze, kto je produkuje, w jaki sposób. To od strony takiej miejsko-konsumenckiej, a z drugiej strony jesteśmy po to, żeby pomóc rolnikom, i producentom i pracownikom rolnym się organizować, zrzeszać i tworzyć struktury, żeby te struktury mogły się włączyć w szerszy ruch europejski, globalny na rzecz poprawienia warunków produkcji i dystrybucji żywności. Bo to nas dotyczy absolutnie. To jest fundamentalna kwestia. To jest coś, co z czym ja się mierzę od najwcześniejszych godzin porannych, po prostu przygotowując sobie śniadanie. To, co ląduje na moim talerzu, skąd to się wzięło, ile to kosztowało, kto to zrobił. Przyszedł taki moment, kiedy po prostu musiałem sobie zacząć na te pytania odpowiadać. To mnie w prostej linii zaprowadziło do działalności społecznej, do angażowania się w kooperatywy, w różnego rodzaju inicjatywy, aż w końcu do grona inicjatorów Nieleni. Wyobrażam sobie, że tak jak na wspomnianym przykładzie kooperatyw spożywczych, kropla drąży skałę i przez sam fakt istnienia jakichś inicjatyw i angażowania w nie ludzi, pewne kwestie zaczynają być obecne po prostu w debacie publicznej. Z żywnością jest na tyle prosta, w cudzysłowie, sprawa, że większość osób stanowczo się zgodzi, że powinniśmy jeść zdrową żywność, w odpowiedni sposób produkowaną, dystrybuowaną, świeżą i tak dalej. Więc na tym polu jest jeszcze relatywnie łatwo ludzi zachęcić na przykład do inicjatyw takich jak kooperatywa spożywcza. Coraz więcej osób to jest, do tego się przyłącza. Nadal na przykład ekologiczna żywność jest bardzo ekskluzywna, więc są to osoby głównie z klasy średniej, z dużych miast. Natomiast
z czasem, mam nadzieję, coraz więcej osób będzie się przyłączało i z takimi inicjatywami jak Nie Leni, przynajmniej na takim polu dyskusji publicznej. Mam nadzieję, że będzie podobnie, że z czasem te efekty zaczną się pojawiać. Na razie są to efekty na małą skalę. Głównie się koncentrujemy wokół rozmów z rolnikami, z producentami, z aktywistami. I tutaj mamy drobne sukcesy w postaci wydarzeń, w postaci pojawiania się jakichś kontaktów, sojuszy, planów działania. Mamy nadzieję, że już niebawem będzie możliwość włączenia się Polski w struktury europejskie La Via Campesina, na przykład organizacji globalnej, która zajmuje się suwerennością żywnościową. A tego uczestnictwa Polski w tych strukturach bardzo brakuje i bardzo jesteśmy oczekiwani, żebyśmy się zorganizowali, zrzeszyli, stworzyli te struktury i włączyli się do wspólnej walki. Nie jestem w stanie ocenić, które są najbardziej palące. Te, które jako pierwsze mi przychodzą do głowy, to jest erozja i wyjałowienie gleb i niszczenie środowiska naturalnego oraz niszczenie struktur społecznych i ludzkiego dobrostanu poprzez brak respektowania praw pracowniczych, bardzo niekorzystne polityki ekonomiczne i społeczne uderzające w drobnych rolników, niszczące działanie tej wielkiej machiny ekspansywnej i eksploatacyjnej produkcji, która jest nastawiona głównie na zysk monetarny, a nie na dobrostan osób produkujących i spożywających te plony. Kompletny brak jest refleksji na temat długofalowych zmian, które zachodzą, niektóre nieodwracalne i takich, że nie ma kompletnie wizji przyszłości, jaka nas czeka w takim systemie. Mówimy cały czas o bardzo krótkich okresach czasu. 5 lat, 10 lat, może 20 lat. To jest nic przecież. Czy ktoś się zastanawia, mówię o debacie publicznej, o bardzo poważnym planowaniu, czy ktoś się zastanawia nad tym, co będzie za 100 lat? Czy w ten sposób można gospodarować przez 100 lat? Dużo rzeczy się dzieje na całym świecie, na mniejszą lub większą skalę. Ja wspomnę może tylko o tym, co się dzieje tutaj na naszym lokalnym podwórku. Takim przykładem są na przykład RWS-y, czyli rolnictwo wspierane przez społeczność, które są modelem działającym dla małych producentów rolnych, w których grupa konsumentów w pewnym sensie wykupuje udziały w gospodarstwie. Budżet jest otwarty, demokratycznie debatowany. Dzięki temu jest zarówno stworzone są odpowiednie warunki pracy i produkcji tej żywności, jak i jest zapewniony odbiór, a konkretne poszczególne warzywa i plony pozbawione są metki, w sensie ceny. Płaci się nie za pomidora czy ogórka, to jest odtowarowienie żywności. Płaci się za to, żeby ten rolnik pracował w taki sposób, w jaki pracuje, żeby to było dobre dla ziemi, dobre dla niego, dla jego rodziny i dobre dla osób, które tą żywność spożywają. Czyli jest to dużo bardziej
dużo bardziej takie spółdzielcze podejście wspólnotowe, a nie towarowe. To jest na przykład RWS-y rolnie są wspierane przez społeczność. To jest dobry przykład tego, że da się to robić inaczej i że są modele, które w określonych warunkach bardzo dobrze się spełniają. Oczywiście w zależności od konkretnych okoliczności, miejsca, kultury, warunków ekonomicznych, trzeba to za każdym razem trochę od nowa wymyślać i dopasowywać do systemu. W takiej sytuacji nie sprawdzają się uniwersalne jakieś modele, tak jak funkcjonuje ten duży system ekspansji towarowej i finansowej, który właśnie próbuje podporządkować sobie wszystkie kraje na świecie pod jeden zunifikowany system. A w odpowiedzi na to mamy milion małych inicjatyw, które działają tak, jak to jest, jak to dyktują warunki lokalne. To, co ja robię, nie jest warunkowe. Ja to robię dlatego, że chcę. I w to wierzę. Ja sobie w domu kompostuję jako pewnie jedyna osoba na tym wielotysięcznym osiedlu. Nie dlatego, że to ma jakikolwiek wpływ na środowisko, tylko dlatego, że chcę to robić, wierzę w to i nie chcę po prostu żyć inaczej. I że gdyby była taka możliwość, to ludzie by wybierali zajebistą, zdrową żywność, na którą by ich było stać i która by była dla nich dobra i którą wiedzieliby skąd pochodzi i tak dalej. I na przykład byłaby robiona z regionalnych nasion. Myślę, że w odpowiednio do tego stworzonych warunkach wszyscy byśmy właśnie taką żywność wybierali, ale od wielu, wielu lat wszystko naokoło jest tak skonstruowane i coraz bardziej jest konstruowane, żeby nam to na wszystkie sposoby utrudnić. I nawet najbardziej zaangażowani radykalni aktywiści są w jakiś sposób umoczeni w tym systemie i robią bardzo dużo kompromisów i uczestniczą w tej całej grze. Dlatego wydaje mi się, że nie można ludzi traktować jak baranki, które trzeba uczyć ABC na temat życia i własnego zdrowia. Tak wysokiej świadomości i zaangażowaniu, jakie mamy wśród organizatorów tego wydarzenia. I mamy trudności z tym, żeby dopełnić tych wszystkich postulatów i zamiarów takich przyszłościowych bardzo. I mówię to dlatego, że wokół nas działa gigantyczna maszyna, która cały czas nas wszystkich edukuje w kierunku wręcz odwrotnym niż ten, o którym mówimy w suwerenności żywnościowej. Czyli to nie jest sytuacja neutralna, pasywna, gdzie ludzie po prostu są głupi, bo są nieuświadomieni. My jesteśmy cały czas przekonywani do tego, że mamy wybrać tą drogę. No to w takiej sytuacji bardzo trudno jest pójść tą drogą. To nie jest kwestia głupoty kogokolwiek, tylko to jest kwestia celowego działania politycznego, które właśnie ma na celu przeforsowanie tej drogi. Ma na celu zsieciowanie osób, uświadomienie ich na temat istniejących inicjatyw, istniejących pomysłów, ruchów, grup i tak dalej i ułatwienie nawiązania współpracy, dialogu i działań. To jest takie działanie nastawione na tworzenie struktur.